Witajcie, Paweł Domański, oto piątkowy RS News i najciekawsze informacje z regionu. Zaczynamy od historii motorniczej ze Szczecina, która widząc, że na torowisku pojawiła się kacza mama ze swoimi dziećmi, wstrzymała ruch tramwajów po Gdańskiej, żeby je ratować. Zatrzymałam tramwaj z naprzeciwka, kolegę, no i kolega wziął i po prostu pomógł mi, tak? Zatrzymaliśmy ruch samochodów i bezpiecznie żeśmy te kaczuszki przeprowadzili na drugą stronę. Kobieta wysiadła z pojazdu i razem z drugim motorniczym pomogła kaczej rodzinie bezpiecznie przejść przez ulicę. Zdjęcie z akcji pojawiło się na profilu facebookowym Suszą Szczecin. Kolejne zabytki na Podzamczu w Szczecinie i nowy kształt dawnych ulic, monety, kości do gry czy szklane paciorki z drugiej połowy XII wieku odkryto podczas wykopalisk pod budową hotelu w miejscu dawnej Arkony. Choć prace trwają tam od kilku lat, archeolodzy schodzą coraz niżej i znajdują coraz więcej. Wykopaliska będą też prowadzone od strony Targu Rybnego do połowy września. Sam hotel ma być gotowy już pod koniec przyszłego roku. Renkraf od dowódcy polskiego kontyngentu F-16 na Litwie. Czy piłka z podpisem Marcina Gortata ruszył bazarek dla bohatera? To akcja organizowana przez Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera. Pieniądze, które zostaną zebrane z internetowych licytacji, pozwolą kilkudziesięciu kombatantom pojechać na wymarzone wakacje do Międzyzdrojów. Chodzi o żołnierzy z II wojny światowej, działaczy podziemia niepodległościowego, także opozycji antykomunistycznej. W Szczecinie dary na aukcję można przekazywać w Agencji Mienia Wojskowego przy ulicy Potulickiej. Vitesse Arnhem będzie rywalem piłkarzy Pogoni Szczecin przed inauguracją Ekstraklasy. Portowcy z holenderskim zespołem zagrają 12 lipca w Opalenicy. Tydzień później rozpoczyna się sezon. Pogoń w letnim okresie przygotowawczym rozegra 6 sparingów. Rywalami granatowo-bordowych będą piłkarze Olympiakosu Pireus, HPL-u Beerszewa, Arki Gdynia, Warty Poznań i Chemika Police. Terminarz tych spotkań znajdziecie na radioszczecin.pl. W tym RS News to już wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam w poniedziałek o tej samej porze. Pamiętajcie, żeby zaglądać na radioszczecin.pl. Słuchajcie nas też na naszej antenie. Do zobaczenia i usłyszenia.